Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Nieważne jakiego sezonu, bo zmieniamy zasady gry w podcaście medycyna integracyjna. Będzie jeszcze bardziej luźny i jak zwykle nieregularne. Także zaczniemy sobie teraz taką krótką serię zaplanowaną, aczkolwiek oczywiście czas i świat pokaże, jak te, jak te plany nam się udadzą. Aczkolwiek będziemy mówili o mózgu, i dzisiaj jest pierwszy taki bardzo praktyczny temat dotyczący tego, jak możemy tą strukturę i funkcję naszego mózgu zmieniać na nasze własne, no właśnie, na, na nasze własne życzenie, bez pomocy um, żadnych specjalnych cybernetycznych wszczepów, żadnych operacji, leków. No właśnie, tylko za pomocą takich prostych. Prostych trików, które w sumie ludzie znają od prawdopodobnie tysięcy lat. No dobra, ale do tego, do tego dojdziemy sobie zaraz. Eee, najpierw przedstawmy taki pewien problem, który nas czeka w najbliższych latach. Właściwie on już teraz jest dosyć dotkliwy, ale będzie jeszcze, jeszcze gorzej. Chodzi o to, że, no, że my jako ludzie się starzejemy, ale nie o to, że ja jako Maciek się starzeję czy ty się starzejesz, czy, czy nasi rodzice, tylko my się po prostu starzejemy jako ludzkość, jako społeczeństwo. W krajach takich, nazwijmy to uprzemysłowionych, w Europie Środkowej, w Ameryce Środkowej, no w sumie w Azji też, tak? tam, tam gdzie mamy takie duże aglomeracje. No obserwuje się po prostu to, że mamy coraz więcej osób starszych, coraz mniej, mniejszym odsetkiem są te osoby w takim, nazwijmy to brzydko, wieku produkcyjnym. No i rodzi to sporo, sporo różnego rodzaju wyzwań. Nie? Tak można też powiedzieć, że troszeczkę zawdzięczamy to oczywiście, no bo każdy z nas chciałby żyć długo, i zawdzięczamy to postępowi. Takiemu technicznemu. Medycyna bardzo mocno poszła do przodu, i dlatego my po prostu możemy żyć znacznie dłużej niż kiedyś. Ta średnia się wydłużyła, no ale niestety nie przemyśleliśmy tego, albo po prostu nie przygotowaliśmy się na to, że tutaj no zastał nas pewien fakap w tym wszystkim. Po prostu żyjemy długo, no ale ta jakość życia no jest jaka jest. Tak? Także coraz więcej osób cierpi z powodu różnego rodzaju demencji. Czyli możemy żyć długo, ale jednocześnie pod koniec tego życia niespecjalnie nas to cieszy. Oczywiście nie, nie wszystkich, no ale do, dotyka to sporej ilości, ilości osób. No nawet jeśli nie demencja, innego rodzaju schorzenia takie neurodegeneracyjne, no to też nam sporo, sporo tej radochy z tych, z tych ostatnich lat życia odbierają. Także oczywiście pozostaje tutaj takie pytanie, no, czy, czy to oczywiście jakby warto iść w tą stronę. Myślę, że sprawa jest mocno dyskusyjna i oczywiście bardzo osobnicza i nawet bym w to nie wnikał, czy, czy się opłaca, czy się nie opłaca, bo każdy z nas ma tutaj zupełnie inne podejście do tej, do tej sprawy. Widziałem jakiś czas temu taki sondaż, gdzie znaczna część osób stwierdziła, że wolałaby żyć krócej, ale bardzo e, tak dobrze, jakościowo, Zdrowo mieć fajne życie niż długo, ale od tam bodajże 40 czy 50 chyba roku życia, żyć już z pewnego rodzaju niepełnosprawnością albo jakimś bólem. Więc to pokazuje, jakby taką potrzebę, że musimy coś wymyślić, żeby, no żeby ten późniejszy nasz, nasz wiek też był też był taki po prostu sensowny, nie? Więc oczywiście tak. Spora część badań idzie w tą stronę, bo jesteśmy na to nawet nie przygotowani, jakby nie tylko społecznie, no ale medycznie też. Okazuje się, że mamy dosyć mało rozwiązań, które są w stanie pomóc osobom z no właśnie chociażby z demencją. Więc różnego rodzaju laboratoria Całe ośrodki badawcze idą w tą stronę, żeby, żeby ten, ten temat troszeczkę zgłębić. I to oczywiście gdzieś tam widać, że, że jest potencjał, chociażby w genetyce, żeby, żeby tutaj pewnego rodzaju procesy odwracać albo żeby chociaż utrzymać. Nasz mózg na w miarę takim przyzwoitym poziomie. No dobra, no ale to też jest troszeczkę taka powiedzmy pieśń przyszłości. No bo na dzień dzisiejszy, jak ktoś z nas ma w rodzinie kogoś trochę starszego, czasami już widać takie pierwsze, powiedzmy, znaki demencji, no to warto byłoby zrobić coś no, w tym momencie, nie? Czyli po prostu pogarsza nam się pamięć. Teraz w ogóle dochodzi do tego taki jeszcze jeden dodatkowy case'ik, jakim jest ta cała cholerna sytuacja z COVIDem. Dużo osób, które przechorowały COVID, zauważa, że dotyka je taka mgła mózgowa. To się nawet niektórzy nawet to nazywają taką mgłą covidową, czyli coś byśmy. Chcieli zrobić, idziemy sobie na przykład. To, to jest taki klasyczek, który zna większość z nas. Idziemy do kuchni, otwieramy lodówkę, patrzymy się do środka i się okazuje, że my tam po prostu byliśmy 5 minut temu i tam się w tej lodówce nic nie zmieniło, nie? Więc coś takiego może nas dotyczyć, ale wyobraźmy sobie, że to jest znacznie częściej. Po prostu wchodzimy do, do wolnego pokoju i mamy po prostu w głowie, że. Ej, you had one job. I po prostu ja nawet nie wiem, co to było, tak? I idę z powrotem do przedpokoju i nagle sobie przypominam, co ja tam miałem zrobić w tym pokoju, i do tego pokoju znowu nie pamiętam. Oczywiście no, teraz nie mówię, nie mówię o sobie, bo, bo akurat takiego problemu nie mam, ale dużo z moich pacjentów się akurat na taki problem skarżyło, że kilka tygodni czegoś takiego doświadczało, no i że to po prostu było koszmarne. I ja podejrzewam, że faktycznie mogło, mogło, mogło tak być. Więc pomyślmy sobie, że no, hmm, dwa tygodnie z takim doświadczeniem. To już jest niekoniecznie fajnie, a jakby to się miało ciągnąć latami, no to to jakaś totalnie masakra. No więc musimy coś wymyślić już teraz, żeby, żeby sobie z taką sytuacją poradzić. Czyli chociażby z mgłą mózgową. Chcielibyśmy mieć taki no, łeb ostry jak brzytwa, żeby on działał cały czas fajnie. Idziemy do pracy, jesteśmy w stanie... W miarę produktywnie, konkretnie zrobić naszą robotę, a nie tam po prostu żłopać kolejne wiadro i się zastanawiać, co, co ze sobą zrobić. W ciągu 8 godzin produktywność 15 minut. Wow, nie. O, o, tym, o tym po prostu marzymy, aż do emerytury. Więc to jest chociażby jeden powód, dla którego powinniśmy mieć jakieś rozwiązanie. Są jeszcze innego rodzaju problemy w naszym XXI wieku, konkretnie teraz w roku 2021 to jest coraz um, częściej rozpoznawana ale też można powiedzieć że uh, coraz szerzej taka pleniąca się depresja tak depresja jako stan oczywiście taki kliniczny poza samą depresją zaburzenia czy w ogóle wahania nastroju uh, No one znowu no, mogą być powodowane bardzo różnymi rzeczami No tutaj dosyć często się teraz o tym mówi że no, mamy taką izolację społeczną Mamy różnego rodzaju sytuacje, których nie mieliśmy w jeszcze poprzednich latach, różnego rodzaju restrykcje, które nas po prostu stresują. I w związku z tym czujemy się gorzej. No więc znowu potrzebujemy teraz jakiegoś rozwiązania, które pomoże nam troszeczkę tym stresem zarządzać, które pozwoli nam się po prostu poczuć lepiej. Więc to jest kolejna rzecz, tak, mamy kolejną sytuację, która jest bezpośrednio związana z działaniem naszego mózgu i potrzebujemy na to jakiegoś lekarstwa. Tak? No więc tutaj można by wymieniać te problemy cywilizacyjne, no niemalże w nieskończoność, bo gdybyśmy teraz poszli w takie problemy kliniczne, jakim są schorzenia sercowo-naczyniowe, schorzenia oddechowe, różnego rodzaju problemy z narządem ruchu, to moglibyśmy też znaleźć dla nich no przynajmniej coś, co będzie miało jakiś wspólny mianownik. I tutaj takim bardzo fajnym lekiem, który właśnie mamy, i on, jak już wspomniałem, jest znany prawdopodobnie od tysięcy lat i bardzo niedocenianym nadal jest chociażby medytacja. I tutaj jeśli od razu masz ochotę zapauzować ten podcast, i myślisz, dobra, Maciek już teraz totalnie odleciał. To to oczywiście ja jestem w stanie to wszystko poprzeć dosyć dobrze badaniami naukowymi, bo zrobiłem sobie tutaj całkiem dobry research. Zresztą robię go od, od bardzo dawna, bo medytacja też mnie od dawna interesuje. Chciałem też ją troszeczkę odczarować. Wiem, że dla dużej ilości osób to może już nie jest nic niezwykłego, bo faktycznie o tym się mówi coraz więcej, aczkolwiek nadal spotykam się z takimi sytuacjami, że ktoś mówi, o nie, medytacja to już jest dla mnie dla mnie za grubo, nie. Albo dużo osób bardzo się do nich zniechęca, bo mówi, że kiedyś próbowało, ale to jest po prostu za trudne. Z tym się, z tym się spotykam i tutaj też chciałbym opowiedzieć też jakby trochę swoją, swoją historię. Jak to się właściwie zaczęło i jak ja na początku do tego podchodziłem i jak podchodzę do tego teraz. I, i oczywiście też wytłumaczę, co to tak naprawdę ma wspólnego z tymi wszystkimi problemami, o których mówiłem wcześniej. Więc na początku medytacja. Ja się z nią chyba spotkałem po prostu na jakichś zajęciach z jogi. Ja gdzieś tam po prostu o niej słyszałem, ale samemu nie praktykowałem, bo wydawało mi się to no po prostu jakby absurdalne, bo miałem też o tym dosyć mętne pojęcie. Byłem przekonany o tym, że dobra, muszę sobie po prostu usiąść i nie myśleć o niczym. No i to, no i to się udało przez, nie wiem, może kilkanaście sekund. I stwierdziłem, dobra, chyba nie jestem dobry w te klocki, więc po prostu odpuszczam. Więc to prawdopodobnie było takie moje pierwsze zetknięcie zupełnie nie w tą stronę, zupełnie jakby mylne z tym tematem. No ale później gdzieś tam pojawiła się yoga. Tutaj namówiła ja mnie też koleżanka troszeczkę, żebym się taką formą ruchu zainteresował. No więc poszedłem. No i tam yoga sama w sobie mi się dosyć spodobała. Chodziłem na, na różne formy jogi przez łącznie kilka lat. Ale ta medytacja była taką, nie, taką bardzo silnie powiązaną z tym tematem praktyką, która wtedy mi się spodobała, bo ja tak naprawdę nauczyłem się, do czego to służy. Też zacząłem troszeczkę zgłębiać, po co to tak naprawdę jest, bo ona mi się na początku kojarzyła właśnie z jakimiś takimi bardziej rytuałami bardziej z stricte duchowością albo z religią, wręcz. Nie? Więc to mnie troszeczkę tak od, odstraszało. No ale się później okazało, że dużo się zmienia w momencie kiedy zaczynamy praktykować tą medytację, nawet jeśli ona nie jest idealna. Bo tutaj nie możemy od siebie czegoś takiego oczekiwać. Więc w trakcie po prostu któryś zajęć, już nawet nie pamiętam do końca gdzie to było, ale po prostu pod koniec mieliśmy 5 minut takiej prowadzonej medytacji, gdzie mieliśmy po prostu słuchać nauczyciela, kiedy nam mówił, żebyśmy oddychali w konkretny sposób i po prostu na tym oddechu się skupili i żebyśmy nie oczekiwali od siebie absolutnie niczego więcej. Ja pamiętam, że po tym poczułem się troszeczkę inaczej niż po poprzednich sesjach jogi, po których byłem całkiem fajnie, tak mięśniowo się czułem, taki powiedzmy troszeczkę rozciągnięty. Akurat jeśli chodzi w ogóle o rozciąganie, to chyba joga mi w tym nigdy nie pomogła, aczkolwiek dużo innych rzeczy gdzieś tam w życiu zmieniła, ale to też jest raczej temat na, na inną rozmowę. Ta medytacja dużo zmieniła, bo wtedy po prostu poczułem się tak na, na głowie trochę inaczej. Poczułem, że jaśniej mi się myśli. I to jest nawet, to dla mnie wtedy było takie trudne do opisania, bo to jest tak, jakbyśmy całe życie gdzieś po prostu siedzieli w piwnicy po ciemku i nagle wyszli na. nawet nie na słońce, tylko w taki półmrok. I to się okazuje, że wow, po prostu da się troszeczkę inaczej. Nie? To było takie nieuchwytne, dosyć krótko to trwało, ale od razu poczułem, że no tutaj chciałbym troszeczkę więcej, że takie 5 minut już wystarczy, bo znowu taki kolejny błąd, który popełniałem, ja byłem przekonany o tym, że no medytować to wypadałoby ze 45 minut albo z godzinę, żeby to miało sens. No i to znowu jest troszeczkę odstraszające, bo no większość z nas ma problem, żeby wyłuskać tam 15-20 minut na, na jakieś dodatkowe zajęcia w ciągu dnia, co to dopiero, dopiero godzinę. Więc okazuje się, że 5 minut znowu też ma tylko sens. Więc, więc chociażby, chociażby to. Więc jak zacząłem sobie w ten sposób po prostu obserwując tylko oddech, tak jak pokazywał to, to nauczyciel. To się nagle okazało, że to wcale nie jest takie trudne i że jeśli po drodze pojawiają się jakieś myśli, to znowu tak naprawdę to nie jest nic złego, no bo nie jesteśmy w stanie od tego uciec. Po prostu tak działa nasz mózg, że on nam cały czas podsyła różnego rodzaju bodźce w momencie, kiedy my się próbujemy od nich odciąć. Więc my jedynie możemy próbować je zaobserwować, ale się z nimi nie identyfikować. Tutaj wielokrotnie jest pokazywany taki przykład. Właściwie przytaczany taki przykład, że to jest trochę jakbyśmy siedzieli przy takiej ruchliwej drodze, przy której e, przez którą cały czas przejeżdżają samochody. Więc gdybyśmy my się tak tym frustrowali i starali się każdy z tych samochodów gonić, no to jest to tak naprawdę czymś bez sensu. I to by nas stresowało, tak? Ale gdybyśmy sobie po prostu usiedli i patrzyli na te przejeżdżające samochody, no to nie jest to nic, co od nas... Wymaga jakiejś dodatkowej energii, ani nie jest to po prostu nic, nic denerwującego. I tak byśmy się normalnie pewnie w życiu zachowali. Więc tak samo jest z medytacją. Tutaj się pojawiają oczywiście nam w głowie cały czas jakieś myśli, jakieś obrazy. Możemy po prostu je przepuścić dalej. Nie, nie próbować w nie wnikać. I to wtedy jest coś, co zupełnie zmienia tą perspektywę. Um. Więc zasady zupełnie inne niż, niż, niż myślałem na początku, więc później sobie poszedłem na taki warsztat jednodniowy, medytacyjny, który też dosyć dużo zmienił, bo robiliśmy tam bardzo różne formy tej medytacji, też głównie oparte na, na oddechu, na gdzieś tam słuchaniu otoczenia. No i to było na tyle fajne, że się z tym zaprzyjaźniłem na, na dłuższy czas. Dosyć długo udawało mi się medytować regularnie, teraz akurat no przyznam się, że nie mam takiej swojej codziennej, stałej praktyki. Gdzieś tam pomału staram się do tego wrócić, bo na, na jakiś czas tak się dobrze z tym poczułem, że to zarzuciłem. No i, i, i w pewnym momencie trochę, trochę tego żałowałem. Bo jeśli medytujemy przez jakiś czas, i tutaj udało mi się odnaleźć badania, które sugerują, że po dwóch miesiącach już mamy pierwsze zmiany w mózgu. Które medytacja u nas wywołuje. Te zmiany dotyczą takich bardzo fajnych obszarów, jakim jest chociażby kora e, czołowa, która, w której jakby znajdują się wszystkie te cechy, które sprawiają, że my jesteśmy ludźmi czyli nasze planowanie, decyzyjność, w ogóle takie matematyczne myślenie nie? więc to nam się utrw, utrw, usprawnia właściwie na stałe, a przynajmniej na bardzo długi czas. Też sporo takich zmian zachodzi w, w obręczy, w zakręcie, w hipokampie, czyli w tej naszej części odpowiedzialnej za e, pamięć krótkotrwałą. Więc, znowu, coś co z perspektywy nauki, takiego przetwarzania informacji, które my dostajemy i katalogowania ich później w tej naszej pamięci długotrwałej, jest znowu dosyć, dosyć ważne. Tak? Więc na jakiś czas wydawało mi się, że nawet jak sobie tą medytację zarzucę, to i tak będę się z tym czuł dobrze. No i oczywiście jakieś tam zmiany na stałe zostały, ale, ale warto jest to robić faktycznie regularnie, bo jednak medytacja daje też takie poczucie takiej właśnie świeżości umysłu na co dzień. Więc w dowolnym momencie dnia, nawet właśnie te 5 minut do 10 minut. Które możemy poświęcić po prostu na obserwowanie siebie, obserwowanie swojego ciała, swojego oddechu, jest już bardzo prostą formą medytacji, którą każdy z nas może zrobić, i ona po prostu będzie działać i będzie zmieniać nasz mózg na bieżąco. Są też pewnego rodzaju podania, które sugerują, że medytacja może działać hamująco na zmiany degeneracyjne w mózgu. Na zmiany, które są fizjologiczne, czyli po prostu związane z procesem starzenia się, ale też na zmiany degeneracyjne, które są patologiczne, czyli na przykład na przebiegu stwardnienia rozsianego, czy jakiś form demencji. Więc znowu jako coś, co no, może nam się przytrafić, bo tak naprawdę często jak jesteśmy zupełnie młodzi, zdrowi, ogarnięci, to nie myślimy za bardzo o tym, co się będzie działo z nami za 40 lat. A niestety to jest błąd, dlatego że my często nie wiemy, jak będziemy czuć się jutro. Też dosyć często się o tym mówi, że po 30 ta nasza gwarancja się już zupełnie kończy, zaczynają się różnego rodzaju problemy, więc warto o tym pomyśleć jak najwcześniej. Zwłaszcza, że no to jest coś, co będzie działało długoterminowo, ale doraźnie też. Więc taka prosta prosta rzecz może nam bardzo, bardzo dużo jakby tutaj pomóc na co dzień. Są też, w ogóle teraz, jeśli chodzi o, o badania, o odniesienia takie naukowe do samej medytacji, jest ich strasznie dużo. Wystarczy wklepać w dowolną przeglądarkę medyczną słowo medytacja i po prostu mamy tysiące rekordów, bo przykuwa to faktycznie uwagę naukowców, dlatego że pomaga niemalże w każdej dziedzinie, w jakiej bym nie szukał. To jakieś zmiany są. Tak? Czy to właśnie u osób nawet z naciśnieniem tętniczym, czy u osób z przewlekłym bólem, czy u osób właśnie z jakimiś zaburzeniami kognitywnymi, u dzieci, które mają też właśnie czy to zaburzenia lękowe, czy, czy jakieś zaburzenia takie psychoruchowe, znowu może być czymś, co jest bardzo pomocne. A jednocześnie właściwie nie jest bardzo wymagające, nie wymaga jakiegoś dokładnego przeszkolenia, no i tak naprawdę jest za darmo. Problem troszeczkę z takimi rzeczami, które są za darmo, są takie, że my czasami ich po prostu nie doceniamy, bo wydaje nam się, że jeśli za coś dużo nie zapłacimy, to po prostu nie ma to takiej wartości. Dlatego czasami ta medytacja może być taką, taką perłą, która gdzieś tam sobie leży, po prostu pod szafą, bo ją ktoś nam pokazał, ale do niczego nie jest nam powiedzmy potrzebna, my powinniśmy wiedzieć, że jest, ale, ale skoro nie musieliśmy się trochę natrudzić na to, żeby, żeby ją dostać, to, to może po prostu doceniamy ją trochę za mało. Więc e, moją taką dzisiejszą intencją tutaj było przede wszystkim do tego, żeby trochę do tej medytacji zachęcić. A, tak jak mówiłem w... Planie jest też, żeby porozmawiać z kilkoma osobami, które zajmują się między innymi medytacją, żeby Was troszeczkę przekonać nie tylko do, do tego, ale w ogóle do takich różnych praktyk, które nasz mózg rozwijają albo go w jakiś sposób zmieniają na, na dobre, które pozwalają nam zachować dobrą, właśnie taką, i, i, i sprawność intelektualną, i fizyczną żeby też osobom, które nigdy nie medytowały albo które się dosyć szybko zraziły, tak jak ja na początku, było łatwiej, to postanowiłem nagrać trzy takie medytacje prowadzone, bo też nikt nie powiedział, że musimy to zawsze robić po prostu sami. Na początku faktycznie fajnie jest mieć jakikolwiek przewodnik, który pozwoli nam się w taką praktykę wdrożyć, czyli taką medytację prowadzoną, gdzie po prostu powiem, w którym momencie na co zwrócić uwagę. Można sobie włączyć niemalże w dowolnym momencie. Dosyć takie krótkie praktyki oparte o jakby trzy zupełnie różne aspekty. No i myślę, że one się tutaj będą po prostu na kanale pojawiały co mniej więcej co tydzień. No i zachęcam po prostu do tego, żeby na tą pierwszą chwilę poczekać, a później po prostu praktykować i zobaczyć, jak ten mózg się zmienia. Także oczywiście czekam na komentarze, na może jakieś pytania w związku z samą medytacją, więc generalnie wiecie, gdzie mnie znaleźć. Kontakt mailowy do siebie zostawiam tutaj w opisie podcastu. Oczywiście możecie też mnie znaleźć w social mediach Projekt Masaż albo bezpośrednio na moim Instagramie. Także... Do usłyszenia następnym razem. No i życzę pierwszych owocnych prób medytacji. Piona.